Jak wiadomo, nasz kraj nie jest do końca państwem świeckim. Nie jest to jeszcze Iran albo Arabia Saudyjska, no ale zmierzamy w tym kierunku. Nawet to, że musi być jakiś konkordat z Kościołem katolickim, jest niestety wpisane w naszą konstytucję, ale jeszcze na szczęście w naszej konstytucji są elementy, które jednak domagają się równouprawnienia i świeckości w naszym kraju. Pytanie, jak sprawić, żeby tak się działo? Wielu polityków w naszym kraju łamie prawo polskie na rzecz całkowitego klerykalizmu, podporządkowania się dominującej w naszym kraju religii, co wynika ze swego rodzaju, nie wiem, wyobraźni rytualno-magicznej, może nie samych polityków, chociaż niektórym też się zdarza, ale przede wszystkim wyborców, tak? Dużo łatwiej pozyskać w Polsce wyborcę, pokazując mu jakiś totem, jakąś ikonę, jakąś Matkę Boską noszoną na sztandarach i tak dalej, niż zachęcając go do racjonalnej refleksji nad demokracją, nad kierunkiem rozwoju kraju i tak dalej, i tak dalej. Na taką racjonalną refleksję stać też bardzo niewykształconych ludzi, bo pewnego rodzaju życiowa mądrość i odpowiedzialność za własne czyny nie jest wcale związana z wykształceniem. Jest związana po prostu z jakimś głębokim stosunkiem do rzeczywistości, do siebie, do życia i tak dalej, i tak dalej. No i w tym momencie jest pewien problem. Konstytucja i nawet konkordat są w naszym kraju łamane na rzecz klerykalizmu. Tak? No, z konkordatem jest to prosty przykład, że gdyby konkordat nie był łamany, ale by był, no to byśmy musieli niestety płacić na Kościół 2 miliardy złotych jako państwo polskie. Ale w związku z tym, że konkordat jest łamany przez nadgorliwie religijnych polityków, no to płacimy 10 miliardów, tak? No bo tutaj mamy na przykład lekcje religii w szkołach, które w świetle konkordatu powinny być opłacane przez Kościół, jeśli chce już je urządzać, bo powinien być niezależny od państwa, a nie przez państwo. No i to jest przykład, jak zużywa się 1,5 miliarda złotych, niezgodnie nawet z konkordatem, prawda? No więc w tym momencie mamy ten problem. No jak to zmienić, skoro na ławach sejmowych zasiadają ludzie w dużej mierze rytualno-magicznie myślący, które nie wiem, czy można nazwać prawicą, czy lewicą, ale którzy po prostu no, w ten sposób uprawiają politykę, licząc na symbole, na ikony, nie troszcząc się o całokształt rozwoju kraju, tylko raczej troszcząc się o to, żeby jak najłatwiejszym kosztem utrzymać się na swoich stołkach, tudzież w jakichś zarządach spółek i tak dalej, kiedy już ich kariera polityczna pójdzie niejako w cień, ale nadal będzie trwała od strony finansowej. No więc jak to zmienić, prawda? Ci politycy raczej szybko, przez wiele dziesiątków lat prawdopodobnie, nie przegłosują ustaw, uchwał, regulacji, które by umożliwiały naszemu państwu taką świeckość, jaką mu sugeruje konstytucja i nawet konkordat. To jest absurdalne, wiem, śmiejcie się, ale nawet to jest łamane w stronę klerykalizmu. No więc jak to zmienić? Oczywiście zmiana tego zależy tylko i wyłącznie od naszej własnej aktywności, od nas samych, od obywateli tego kraju. A zwłaszcza od tych ludzi, którzy pracują dla dobra państwa, którzy pracują w dobrach, w służbach państwowych, czyli no, w szpitalach, w szkołach, w policji, w sądach, no i też jako politycy niestety, ale to się szybko nie zmieni. No więc od takich ludzi zależy bardzo wiele. Tak? I mamy ostatnio przykład komendanta radomskiego, inspektora Karola Szwalbe, który odważył się zadbać o świeckość miejsca pracy i swoich podwładnych. To znaczy usunął symbole religijne no, z posterunku, na którym działa. Natychmiast po usunięciu tych symboli religijnych i po zgodnym z prawem i z przyzwoitością i z etyką zażądaniu od policjantów tego, żeby no, nie szli na pielgrzymki jako policja, tylko w trybie osób po prostu prywatnych, którzy jak w prywatności swojej mają oczywiście prawo do jakiegokolwiek wyznania, byleby nie było to składanie ludzi w ofierze. No więc to takie zupełnie zgodne z prawem, zgodne z przyzwoitością i zgodne niejako z dobrym funkcjonowaniem policji, komendatury, żądania oczywiście natychmiast spotkały się z protestem również podwładnych Karola Szwalbego, którzy donieśli na te mrużące w krew w żyłach regulacje do biskupa, tak? No ale to jest jakaś paranoja, bo od kiedy biskup jest przełożonym policji, czy w państwie prawa służby porządkowe
mają odpowiadać przed biskupem, a nie przed swoimi przełożonymi i poprzez przełożonych przed rządem naszego państwa i poprzez rząd naszego państwa przed po prostu obywatelami tego państwa, którzy ten rząd wybrali. Jak wiemy, obywatele nie wybierają biskupów. Także ogólnie odpowiadanie przez policjantów za cokolwiek albo skarżenie poprzez policjantów na innego policjanta, w tym momencie komendanta, biskupowi jest całkowicie niezgodne z prawem, jest niedemokratyczne. To jest łamanie najbardziej podstawowych standardów funkcjonowania państwa. Więc taka sytuacja jest absolutnie skandaliczna. I tego typu szykany spotykają w tym momencie i Karola Szwalbę, i ogólnie nasze państwo, jako państwo, które aspiruje do bycia państwem prawa, co ostatnio przez klerykalizm wielu polityków i ludzi kultury jest gwałtownie zagrożone. Co z tym zrobić? Przede wszystkim nie możemy zostawić ludzi, takich jak Karol Szwalbę, samych. To nie może być tak, że ci ludzie po tym, jak odważnie wystąpili w obronie państwa, w obronie państwa prawa, w obronie państwa wszystkich Polaków, a nie tylko państwa katolików, i to katolików dogmatycznych, bo nie wszyscy katolicy się zgadzają oczywiście na taką klerykalizację kraju. No więc ci ludzie, którzy występują w obronie tego wszystkiego, często są sami. Zdarzały się przypadki, kiedy policjant ośmielił się wystawić mandat biskupowi i był przez to dosłownie zwalniany z pracy. Chociaż biskup w samochodzie jest zwykłym człowiekiem, który po prostu powinien normalnie za przekroczenie prędkości zapłacić mandat. Tak jak każdy. Tak jak, nie wiem, komik cyrkowy, nauczyciel, nie wiem, angielskiego, czy poeta. Każdy człowiek, który złamie prędkość, powinien płacić taki sam mandat. Jego zawód jest nieistotny. Istotne jest to, co zrobił. I tym się powinna zajmować policja. Nie może być tak, że policjant, który zupełnie słusznie potraktował tak samo jak innego człowieka biskupa, nagle jest zwalniany z pracy. Na szczęście Karol Szwalbę nie jest szeregowym policjantem, tylko komendantem jednego z największych miast na Mazowszu po Warszawie. Zatem no, przypuszczam, że nie grożą mu aż tak ostre szykany, ale na pewno nie będzie to dla niego łatwe. Jedyną drogą, na jakiej możemy mu pomóc, jest nasze wsparcie, nasze osobiste wsparcie. Pokazanie mediom i innym ludziom, że Karol Szwalbę nie jest sam, że to, co robi, ma silne poparcie społeczne. My, jako Polskie Stowarzyszenie Racjonalistów i nasi sympatycy, jesteśmy tutaj główną siłą pozarządową, która powinna być tym zainteresowana, żeby tacy ludzie jak Karol Szwalbę nie byli sami. Dzisiaj, nie tak dawno, przed chwilą, mamy dzisiaj niedzielę, odbyła się swoista demonstracja poparcia polegająca na robieniu zdjęcia zbiorowego w poparciu Karola Szwalbę pod kolumną Zygmunta w Warszawie. Słyszałem, że kolumna Zygmunta to jest takie dosyć ważne miejsce w tym mieście. No więc właśnie, i tutaj zastanawiamy się, żeby inne oddziały naszego stowarzyszenia też poszły drogą Warszawy i też zrobiły takie zbiorowe zdjęcia, na przykład pod kolumną Zygmunta we Wrocławiu. A przepraszam, we Wrocławiu nie ma kolumny Zygmunta, no więc na przykład pod ratusza, tak? W Poznaniu pod fontanną Trytona i tak dalej, i tak dalej. W Gdańsku z kolei pod tymi sławnymi koziołkami. No właśnie, i tutaj w tym momencie bardzo was wszystkich proszę, żebyście się zastanowili nad tym, zarówno w oddziałach PSR-u, jak i w grupach sympatyków PSR-u, tam gdzie nie ma jeszcze oddziałów, żebyście chcieli zrobić sobie razem zdjęcie, najlepiej z jakimiś planszami, popieramy komendanta Karola Szwalbę, i żeby te zdjęcia wysłać do nas. Jesteśmy na Facebooku, jesteśmy na naszej stronie www.psr.org.pl, także łatwo nas znajdziecie, łatwo znajdziecie adresy, gdzie możecie słać zdjęcia. Jak wyślecie do kogoś innego, to ten ktoś na pewno odeśle tym odpowiednim osobom. No i wydaje mi się, że taka demonstracja poparcia zainteresuje media, zainteresuje innych ludzi i nie przejdzie to bez echa, tak? A jak echo już będzie porządne, solidne, to wtedy Karol Szwalbę nie spotka się z żadnymi szykanami, tylko będzie mógł dalej funkcjonować i dalej będzie mógł skłaniać swój świat zawodowy, w którym pracuje, czyli polską policję, do dużo wyższych standardów niż te, które mają miejsce do tej pory. Myślę, że jeśli się postaramy, to w ślad Karola Szwalbę pójdą też inni ludzie w Polsce, inni pracownicy służb publicznych. Oby tak było. Nie możemy dopuścić do sytuacji, kiedy tak dzielni ludzie zostają sami, bez naszej pomocy. Także bardzo was zachęcam do takich publicznych wystąpień. Natomiast jeśli mimo wszystko
nie macie jakby czasu, okazji, możliwości, żeby spotkać się pod Koziołkami w Gdańsku czy pod Fontanną Trytona w Poznaniu, oj przepraszam, miało być odwrotnie, pomyliło mi się, no to w tym momencie możecie to zrobić na własną rękę, we własnym domu, z własną rodziną, albo z własnymi przyjaciółmi, albo z własnymi dziećmi, albo z własnymi rodzicami. Dziadkowie też mogą być. Po prostu sporządźcie sobie tabliczkę z tekstem na temat Karola Szwalbe, inspektora i komendanta radomskiego, i zróbcie zdjęcie i wyślijcie do nas. Takie pojedyncze wasze rodzinne zdjęcie też będzie ok. Zrobimy z tego kolaż i jeśli tych zdjęć będzie dużo, to na pewno coś da i coś zmieni.